No, witajcie wszyscy. Dzisiaj już właśnie jadę, jest niedziela, godzina 10:38. Także przede mną około 800 do 900 km. Nie wiem dokładnie, bo padła mi właśnie nawigacja, ale że już byłem ileś tam razy w tych Niemczech, to poradzę sobie na spokojnie. W każdym razie, no co, jadę do Niemiec, tak jak właśnie przed chwilą wam powiedziałem. Będę niedaleko Monachium, z poprzedniego filmiku to już wiecie. Będąc na miejscu, tam będę z kolegą, ale razem po prostu będziemy robili te wentylacje, bo tam ktoś mnie pytał właśnie, czym ja się zajmuję, no to robię wentylację. No i co chciałem jeszcze wam powiedzieć. No będę, nagram wam, jak ten pokój wygląda, gdzie tam jestem, jakie są warunki, zobaczycie. No bo takie o życie po prostu, życie codzienne rolnika. No jeżeli jest się rolnikiem, powiedzmy, tak jak w moim przypadku, kiedy zaczynam dopiero to rolnictwo, bo może by się by przydało wam jeszcze tutaj opowiedzieć taką trochę historię z mojego życia, jeśli chodzi o to w ogóle, o to całe rolnictwo, to powiem wam tylko tyle, że z mojego dziadka strony to mam taką udokumentowaną historię, ponieważ ta rodzina była rolnikami i oni w lutym 1939 roku podpisali umowę na dzierżawę ziemi z innym rolnikiem i tą ziemię wydzierżawili, ponieważ pradziadek miał ziemię, ale ponieważ był bardzo, bardzo dobrym stolarzem, więc właściwie na początku robił i stolarkę, i to rolnictwo, ale w pewnym momencie zobaczył, że z tego rolnictwa mniej ma pieniędzy niż ze stolarki, to przeszedł całkowicie na stolarkę, a tą ziemię wydzierżawił, tak jak powiedziałem, w lutym 1939 roku na 20 lat. I przestał się zajmować tym rolnictwem. Kiedy w lutym 1959 roku ta umowa dobiegała końca, ten sam rolnik poszedł do pradziadka, umówili się, słuchajcie, i pradziadek sprzedał mu tą ziemię i tak właściwie w rodzinie skończyło się rolnictwo. Od 59 roku, właściwie to można powiedzieć, że jeszcze przed wojną, w 39 roku się skończyło to rolnictwo, ale jeszcze do 59 roku tą ziemię posiadali. No i co dalej było? Dalej, no dziadek mój poszedł oczywiście do pracy, ponieważ jeszcze mi opowiada dziadek, bo dziadek mój żyje. Pozdrawiam go serdecznie, życzę dużo zdrówka, kocham cię dziadku. No i słuchajcie, taka sprawa, że dziadek poszedł do pracy, a jeszcze przed wojną to chodził ze swoim pradziadkiem właśnie na to pole i pomagał w polu i w gospodarce jako kilkuletni chłopiec. Także tak to wszystko tam u nich wyglądało. No i słuchajcie, potem właściwie nic się u nas nie działo. Mieszkaliśmy i żyliśmy we Wrocławiu cały czas. Aż w pewnym momencie ja doszedłem do wniosku, że mam dosyć tego zapyziałego miasta. Wybaczcie, ale po prostu takie to nasze mnie wtedy myśli. Także to była taka chwila, gdzie ja jechałem do pracy, pamiętam. To było ładnych parę lat temu, nie wiem, z 15 lat temu, czy 20 lat temu nawet. Jechałem do pracy, słuchajcie, i okazało się, że ja mam serdecznie dosyć stania, słuchajcie, w korkach. Te korki po prostu mnie tak zmęczyły, że to się zaczęła taki napływ ludzi i do Wrocławia, że przejazd, słuchajcie, z lotniska na plac Grunwaldzki zajmował tak spokojnie godzinkę. I mówię, to nie dla mnie absolutnie, ja się w takie atrakcje bawił nie będę i postanowiłem sobie wtedy, że z Wrocławia się wyprowadzam. No i tak jak postanowiłem, tak zrobiłem. Wyprowadziłem się z tego Wrocławia, słuchajcie.
No i co? I zamieszkałem na wsi. I tak powoli, po prostu powoli, aż to wszystko urosło do tego, że zajmuję się rolnictwem. No i dziadek się ze mnie śmieje. Słuchajcie, że tak to w życiu jest, co się martwisz, co się smucisz, ze wsi jesteś, na wieś wrócisz. No i rzeczywiście taka prawda. To tyle, krótka taka historia, jak to u mnie wyglądało. No i co? I teraz jak się jest rolnikiem, kiedy się startuje ze wszystkim od początku, od nowa to wszystko się robi, to niestety, no trzeba po prostu jakoś te pieniądze zarobić na życie, to przecież rodzinę trzeba utrzymać, do ciągnika trzeba ropy nalać, maszynę jakąś tam kupić, pole trzeba zaorać, to wszystko przygotować i to, słuchajcie, no to kosztuje, no więc w jaki sposób, no to jest tylko jedna, jedyna rzecz, dlatego mówię, że dzień z życia rolnika. Bardzo mi się spodobało to hasło, nie wiem kto je wymyślił, ale tego kto wymyślił to hasło, to serdecznie pozdrawiam. Także tak to wygląda, słuchajcie, no i mimo to, że ja bardzo nie chcę jechać za granicę, wolałbym pracować w Polsce, ale słuchajcie, no ja wiem, że tutaj zarobię dużo, dużo mniej pieniędzy niż tam, ale ja jestem na to gotowy, tylko tyle, żeby po prostu nie było takiej sytuacji, w której ja mam, żeby zarobić, powiedzmy, nie wiem, no taką wystarczającą po prostu jakąś pensję, żebym mógł tutaj realizować się i działać w rolnictwie i jednocześnie, dopóki oczywiście nie zacznę z tego żyć i tak całkowicie samodzielnie i jednocześnie utrzymać rodzinę i zatankować samochód i ciągnik, no to ja muszę po prostu jakoś pracować, a ponieważ dzisiaj w Polsce to się nie ma tej kultury takiej wśród pracodawców jeszcze, nie ma się co ukrywać, bo to chcą, słuchajcie, żeby pracować, nie wiem, po 10 godzin, po 12 i tak dalej, a płaca będzie taka, jakby się robiło praktycznie dwa etaty, a płaca jest za jeden etat, no to wybaczcie, to nie dla mnie, także tu wam od razu śmiało mówię, dlatego po prostu te wyjazdy, no i to jest ten dzień z życia rolnika właśnie, o którym ja mówię, ponieważ no muszę jechać, prawda, muszę jechać, a uważam siebie za rolnika i to jest to, co kocham, to, co lubię, no i oczywiście te stare ciągniki, słuchajcie, mimo wszystko to, że będę, proszę ja was, teraz parę tygodni w Niemczech, to znalazłem, myślę, że fajny sposób mi się przypomniał, bo na którymś z filmików mówiłem wam, że mam tam jakieś książki o traktorach i tak dalej, i tak dalej. Ja te traktory, słuchajcie, wezmę na warsztat i postaram się, zobaczymy jak tam wyjdzie z pracą i z tym wszystkim. Postaram się wam robić takie filmiki traktorowe właśnie. Będę omawiał po kolei z książki każdy traktor. Cokolwiek o nim powiem, jeżeli książka będzie po niemiecku, będę się starał to przetłumaczyć i wam czytać, co tam jest napisane. Oczywiście będziemy mogli zrobić na przykład jakiś, nie wiem, plebiscyt na najładniejszy traktor z tych, powiedzmy, no coś, jakąś taką zabawę, żeby nam się nie nudziło, a żeby ten mój kanał cały czas się rozwijał, bo bardzo chcę to robić, podobało mi się, to lubię i myślę, że widzę po was, że wam też się to podoba, cieszy mnie to bardzo, także myślę, że będziemy długo, długo jeszcze ze sobą i będę, tych filmów będę nagrywał jak najwięcej, tak żeby, widzicie, jeżeli jestem w Polsce, staram się codziennie wrzucać filmiki, albo przynajmniej te 5 w tygodniu, także to też mi się podoba i chcę to robić, a jeżeli będę teraz za granicą, to ja nie wiem jakie tam są warunki, słuchajcie, nie wiem gdzie jadę, nie wiem ile będę miał do pracy z hotelu, także też nie wiem ile będę miał czasu, no zobaczymy, to wszystko wyjdzie nam w praniu, no ale to taki krótki filmik na wstępie jeszcze z Polski, ponieważ jadę tutaj po kolegę jeszcze i potem będziemy jechali razem, natomiast myślę, że dogram jeszcze coś z trasy w Niemczech. I tyle, no na razie kończymy, oczywiście ten film będzie jeszcze kontynuowany, więc się nie żegnam z wami do następnego filmu, natomiast na pewno mówię na razie, do usłyszenia, trzymajcie się. Witajcie ponownie, autostrada za Dreznem, słuchajcie, od godziny jakieś, powiedzmy 4 godziny przejechane mamy 165 km. Korek za Budziszynem aż do
drezna, no po prostu nie było żadnej jazdy. Teraz dopiero coś się zaczęło ruszać i jakoś jedziemy, także straciliśmy cholernie dużo czasu i nie wiem teraz na którą godzinę będziemy na miejscu, ale zobaczymy jak to pójdzie. No i co, na razie jest dobrze. Przemyślenia takie jakie były, takie są nadal odnośnie rolnictwa. Mówcie co tam u was słychać, jakie macie plany, co robicie zimą, bo teraz już właściwie to sezon powoli się u nas kończy. No nie tyle co dla tych gospodarzy, którzy mają zwierzęta, bo tam się to nigdy nie skończy, to jest praca w niedzielę i święta, to jest naprawdę pełen szacunek dla tych ludzi. Natomiast dla nas, którzy zajmujemy się wyłącznie uprawą ziemi i wyłącznie pracą na ziemi z ziemią, no to my to mamy troszeczkę, u nas jest inaczej, dużo, dużo łatwiej. No. Także piszcie, bo sam jestem ciekawy, jak sobie z tym radzicie i co robicie wówczas do wiosny, jakie są prace. Oczywiście tam remonty wchodzą, wiadomo, maszyny trzeba poprzeglądać, pomalować. I zawsze takie roboty garażowe, warsztatowe, ale co oprócz tego? Czy macie jakieś pomysły na te wszystkie miesiące, tygodnie, co robicie? No, ja to wiadomo, na pewno do świąt będę tutaj w Niemczech. Może się uda pojechać na chwilę do Polski, ale nie planuję tego. Zobaczymy, co powiedzą na budowie. No i tyle. No taka relacja króciutka. Jeżeli będzie coś widać, bo ja nie wiem teraz, czy to w ogóle się da ten obraz się nagrać, bo jest, słuchajcie, ciemno już coraz bardziej. Ale będę chciał wam jeszcze coś powiedzieć, jak będziemy już koło Monachium. Zobaczymy, co tam. No to tyle. Nie żegnam się, tylko mówię na razie, trzymajcie się. No witajcie, słuchajcie, jest 21:50, także w sumie można powiedzieć 12 godzin za kółkiem, a dojeżdżam dopiero do Monachium. Słuchajcie, cała autostrada właściwie zakorkowana, no taka porypana droga, to mi się pierwszy raz w życiu zdarzyła, żebym tyle czasu do Monachium jechał, a jeszcze muszę za Monachium kawałeczek. No i co? To, że tam deszcz padał, to jest nic, ale po prostu korki wszędzie. Zaczęło się od Budziszyna, tak jak wam wspominałem. Potem z Budziszyna do Drezna właściwie nieprzerwany korek. Potem dojechaliśmy do Chemnic, po polsku Kamienica, żebyście pamiętali, bo to nie jest tak. Jak będziecie chcieli, to wam trochę o historii poopowiadam, bo to jest tak, znam taką historię, której się w szkole żaden z was nie nauczy, ponieważ tej historii was w szkole nie nauczą. Ja się tym też interesuję, także jeżeli będziecie chcieli, to wam mogę zrobić taki dodatkowy jakiś tam kanał historyczny, lekcje historyczne, cokolwiek. Lubię o tym opowiadać, więc bardzo chętnie to zrobię. To tak na marginesie. Natomiast mamy Chemnic, potem znowu były korki, potem koło Hofu też były korki i jechaliśmy, słuchajcie, tutaj na dół na Regensburg. Zaraz tam za Hofem, pomiędzy Hofem a może z 20 km za Hofem, znowu następny korek, ujechaliśmy 50 km, znowu następny korek, potem koło Regensburga korek i teraz dojeżdżamy do Monachium i korek. Słuchajcie, w tym korku jedziemy już około 40 minut, nie wiem ile, może jakaś tak na oko patrzę i tak mi się wydaje, ale już jestem po prostu tak zmęczony, że już po prostu mam serdecznie dosyć. Ale całe, nawet myśleliśmy, słuchajcie, że będziemy spali dzisiaj w samochodzie, bo dzwoniłem kilka razy do kobity, tam gdzie mamy ten hotel załatwiony i okazało się, że no nie odbiera, sekretarka się włączała, zostawiłem wiadomość nagraną. No i słuchajcie, 5 minut temu odebrała telefon i pyta się, o której będziemy, no to powiedziałem, że godzinę, półtora, bo stoimy w korku. O, nie wiem, czy widzicie tam chyba, jak jest po horyzont, wszystko zatkane, słuchajcie, trzypasmowa autostrada zatkana po horyzont. Także to takie coś, no i ten, i powiedziała, że czeka na nas, także jest całe szczęście, nie będzie dzisiaj spania w samochodzie, będzie spanie w łóżku, normalnie jak człowiek, także to tyle, dobrze. No i zobaczymy. Także dzisiaj, słuchajcie, to już jest końcówka.
Ostatnie dzisiaj nasze połączenie, ja to spróbuję zmontować jeszcze na dniach. Mam tam wcześniej jeszcze parę filmików, także zobaczycie, ten filmik się ukaże powiedzmy za 2-3 dni, jeśli uda mi się jakieś normalne połączenie internetowe w hotelu znaleźć, i wtedy to wszystko zobaczycie co i jak. I oczywiście będę dodawał filmy na bieżąco z tego co się dzieje, jak to wszystko wygląda, no i tyle. Także to wobec tego co? Na dzisiaj kończymy, trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku, cześć!